Cześć, witajcie. Z tej strony Huszek, witam was w kolejnym odcinku Outlast. Jak wiecie, wczoraj, czyli w sobotę, odcinek był 13-minutowy, znaleźliśmy się w piwnicy i zadźgalano z nożem. Więc całkiem świetnie. Dobra, myśmy przyszli z tej strony. Więc mamy iść tutaj. Tu nam na razie nic nie grozi. Myśmy. Tam nic nie było. Siemango! Co? Nie dzieci, Boże! No Boże! O tak, idziesz ze mną? Come on! No i tu jest właśnie ta dupa. Znowu jak nas zadźga nożem, to będzie kurwa przejebane. Ale tylko tak, pytanie, czy my tu mamy tylko po te pieprzone notatki? Bo jeżeli tak, to tak średnio mi się opłaca, nie? No bo tu... Kurwa, nic kompletnie nie ma. No jest tylko ten chłop, który nas dźgnie nożem znowu. Tej notatki już tu nie ma. Nie będziemy mu przeszkadzać, no bo tu... No kompletnie nic. No to kuźwa, ja już nie wiem. A może win... No. A może bym się rozpędził? O! Widział smoka, haha. Kłaczek. To teraz co? Prawizna czy lewizna? Coś czuję, że lewizna, bo tutaj będzie zamknięte. A nie chciałem wcale iść na lewizę, ale tam jest, czyżby tam był... Ojciec? Jak do wyższy piętra? Ty też jesteś na tym samym piętrze. Po prostu nie wiem, nie mogę się spotkać w jednym miejscu. Znowu do wyższych pięter, kurwa. Fuck. Tutaj oczywiście mamy zastawione. Tam nie przejdziemy, więc wychodzi, że musimy iść tędy. Ach, god. Zmienimy baterię. Wcale to wszystko kurwa nie brzmi zajebiście tutaj. Trzech bezpieczników. A my potrzebujemy ten pewnie klucz. Zasrany, zapiziały. Trzy bezpieczniki. Ta. Znając życie, szukanie czegoś równa się parów komend. To jest bardziej niż pewne.
ewentualnie to coś teraz latającego, ten duch. Ghost. Fuck ten bitch, no, stop. What the fuck? Hello! O! Dzięki stary za baterię. What the fuck jest ołtarzyk? Okej. O, bezpiecznik. Ale on ma tasak. I ta muzyka mówi, będzie wpierdol. To co, na szybkiego? O kurwa! Czyli jeden bezpiecznik już mamy. Jeszcze tylko dwa. Świetnie, po prostu świetnie. Pytanie, czy on tu z tym tasakiem przyjdzie. No i? Pieprzyć go. Ale wiecie co, już wolałem parów Komena niż tych gości z tasakami. Czy już wiemy, że tam na lewo nie mamy w zasadzie nic do szukania. Oh fuck. Coś mi się tak wydaje, że on tu gdzieś na nas będzie czekał. Baterie. O-o. O-o. Skoro to musimy przepchać. To tu wcale zajebiście nie będzie. Mamy bezpiecznik kolejny. A teraz znajdzie jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Bo już jeden mamy przecież wrzucony. Nie wiem, że kurwa kominkę będę musiał iść. Powiem wam tak, ja jak berety. Czyli, że chyba jednak muszę to odsunąć i tam wrócić. Nie ma innej opcji. Cholera. Jasna, no. Dobra. Pchnijmy. Chociaż... obstawiam, że to jest kurwa zły pomysł. Czy to
będzie cholera zły pomysł. No, raczej nie idzie nikt. Gówno widać. O kurwa. Powiem tak, to było z fartem. To zajebistym i to chyba nasz czas, że musimy spierdalać. Czy coś kurwa biegnie za nami? No to mamy jeszcze lepsze halo. Coś za nami biegnie. Dobra, wszystko pięknie cacy, ale kuźwa, gdzie jest trzeci bezpiecznik? Skoro tutaj wszystko żeśmy przeszli, tutaj przejść jako tako nie możemy. To gdzie będzie kurwa trzeci bezpiecznik? Czyżby jeszcze jakieś przejście było? Ale gdzie? Tutaj ni huhu. Tutaj też jest zabite. Podejrzewam, że tam pewnie u tego kurwa. A w dupę se to wsadź normalnie, w dupsko. Niech to będzie twoje dildo. Siemango. O kurwa, tutaj też nic nie ma. Moje oczy, moja dupa, twoje dildo. Tu jest zamknięte. Hop. Dobra, tu jest zamknięte. O to kurwa, gdzie? Ja się pytam. To teraz już naprawdę nie jarzę. Nie kminie. Gdzie może być ten bezpiecznik? Jeden jeszcze. Pierdzielony bezpieczny. Tu jest zamknięte, kurwa. Fuck! Siemango! Yo! Ej, yo! Come on! Ubolewasz nad nim? I tak nie żyje. Jeżeliś mu pociął mordę. Ty, a może macie, kurwa, gdzieś tutaj w szafkach bezpiecznych, co? Chyba nie. Nie widziałeś bezpiecznika? Jeszcze jednego. What? Czy ty nie chciałeś mnie zabić? Stoję koło ciebie, ej. No i ta dupa, no. Gdzie mam ten bezpiecznik znaleźć? To gdzie? Gdzie? Tutaj nie wyjdziemy. No, za mały otwór. Nie widziałeś bezpiecznika? A pierdolta się, no. O fuck, nie mogę trafić. O, jest, to był dobry motyw. Je. Dajcie bezpiecznika! Bezpiecznika dajcie! Kurwa! D
Tararararo. Ale czekajcie, szukajcie bezpiecznika, szukajcie bezpiecznika, szukajcie bezpiecznika. O, jest. Kurwa, znudził mu się w końcu. Chuj, będę biegał, aż się zmęczy. Gorzej się, kurwa, nie zmęczy. Jeb się, frajerze. Debil. No kurwa, szybciej. Chyba dałem radę. Teraz sobie zmienię baterię na spokojnie. Hehehehe, poszedł. Debil. Ha. We. Myślałem, że się zmęczy, a to jednak się nie zmęczyło. Mamy 3 bezpieczniki. Kurwa, mój klucz! No ja pierdolę. Ja się tyle męczę. No w dupę jeża, kurwa. No i co mam teraz zrobić? Kurwa. No i co? Ja tego kurczę potrzebowałem, na pewno go potrzebowałem. Że się tam nie zmieszczę, no. I co teraz? A co jeśli ten klucz miałem złapać? Nie. No i? Fucking, no. Dobra, w sumie na dzisiaj wszystko. Tak, będziemy dzisiaj kończyć. Z bezpieczniki zrobiłem, ale klucz poszedł w piździet. Także napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym kluczu. Zadowolony jesteś z siebie? No, to jeszcze zginęliśmy. Bo jeżeli klucz poleciał, to jeszcze... No. Dobra, to piszcie w komentarzu, co myślicie o kluczu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, w kolejnym odcinku, także do zobaczenia jutro o 20:00. Pa, pa!